No ale właśnie dlatego, że pani skończyła tyle szkół, chciałem tak zapytać o jedno. Czy szkoła muzyczna, czy plastyczna, czy po prostu dla artystów, może tego artystę młodego, który ma talent, tak go sformatować, tak go zdusić w sobie, zamiast rozwinąć? Czy pani na przykład chodzą do szkoły muzycznej, czy też do plastycznej liceum, czy później jeszcze w Austrii, miała wrażenie, że jednak się pani nie rozwija, że jednak... Ja miałam to szczęście, że dostałam się na Uniwersytet Muzyczny w Gracu i tam przez jakiś czas przynajmniej miałam świetnych profesorów. Tam miałam też workshopy, warsztaty z najlepszymi muzykami z całego świata. Ponieważ ta szkoła jest połączona z Berklee School of Music i tam po prostu przyjeżdżali najlepsi muzycy jazzowi. Rozwijające i nawet nie chodzi o samego profesora, tylko nawet o ten kontakt z tym wielkim światem muzycznym, z ich osobowościami, z ich podejściem do ćwiczenia. To jest coś, co zapada w pamięć i nawet jak się z takiej szkoły wyjdzie, później człowiek zupełnie inaczej podchodzi do muzyki, zupełnie inaczej podchodzi do ćwiczenia. Jest ogromna różnica w rozumieniu w ogóle procesu twórczego. Chodzi o to, czy szkoła może zabić osobowość. Wydaje mi się, że jednak nie. Wielokrotnie próbowano mnie na jakąś tam drogę sprowadzić w różnych momentach i nigdy się to nie udało. Więc osobowość to jest osobowość, ona zawsze pozostanie. Mogą być momenty może gorsze lub lepsze, ale uważam, że jeżeli ktoś ma silną osobowość i naprawdę ma ogromną chęć grania, ogromną chęć zostania w muzyce, to nie wiem, jakie byłyby przeszkody, to pozostanie przy ćwiczeniu i pozostanie przy graniu. Time.
It's incredible that someone so unforgettable is alive and forgettable to me. No bo czy nie miała Pani wrażenia, że realizuje Pani tylko program, tak jak w szkole, że jest program do zrealizowania na tych wykładach i ćwiczeniach, i Pani realizuje program, ale tak jakby tu nie, nigdy wyjaławia nie to nie, wszystko. Nie miałam takiego, bo ja już od razu założyłam swój własny zespół, od razu graliśmy razem z chłopakami z różnych krajów. Nie, to było wcześniej, to był Tales, pierwszy mój projekt z Evangelosem Tsimkasem, z Mikko Ivanainenem i tam też grał Jörg Mikula i Bajrami z Trefi Junior. To są po prostu ludzie z różnych krajów, to byli studenci, oni ze mną współpracowali. Właśnie jeden był Albańczykiem, drugi był Finem, trzeci był Grekiem, ja byłam z Polski. I z tego jakby powstał mój pierwszy projekt. Ja od razu założyłam swój własny projekt, od razu grałam swoje rzeczy, swoje kompozycje lub kompozycje innych moich kolegów, więc nie skupiłam się tylko na programie, ale poszerzałam po prostu swoją własną jakby twórczość. Nie bała się Pani o siebie jako artystkę, właśnie gitarzystkę, gitarzystka w Polsce? No tak, ja rozumiem, wiolonczelistka, skrzypaczka, gitarzystka, a kobieta z gitarą. Ja się w ogóle nie zastanawiałam nad tym, bo jeżeli się chce grać, to się po prostu gra. Człowiek nie myśli za bardzo o tym, co, gdzie i jak się dzieje, po prostu się gra. To jest taka wielka miłość do muzyki, że tutaj w tym momencie za dużo się naprawdę nie myśli o tym. Można się czasem zastanowić w momencie, kiedy jakieś są przeciwności losu, można wtedy pomyśleć, ale jak się chce grać, to się po prostu gra. To się po prostu gra. No i mam nadzieję, że Państwo z nami dośpiewacie. Co? Dwa, I love you, dziecię. I love you. Jeszcze raz. Salę na pół, tanie śpiewa teraz tak. Zobaczmy, kto tu śpiewa. Brawa dla nich. Dziś też będziemy grać, ale już ostatnie pytanie, tak, żeby nie zamęczać Pani. Bo jeszcze a propos tej kariery muzycznej, a także takiej kariery, no takiej drogi życiowej po prostu. Która z dróg, według Pani, taka droga właśnie skonkretyzowana, ukierunkowana tylko właśnie na granie na gitarze, tylko na to patrzymy, taka krok po kroku, powolna, czy jednak takie patrzenie szeroki horyzont, że tutaj malujemy, tutaj gramy, tutaj jeszcze klub zakładamy, tu jeszcze jakaś filozofia gdzieś tam jest niedaleko i tak rozdrabniamy się i taki skok na głęboką wodę. Z tych dwóch dróg, która jest Pani tak bliższa? Nie wiem, co miał Pan na myśli. Sugestia to była, że no nie rozumiem, bo ja i robiłam to i to, więc jakby no mi właśnie trudno opowiedzieć. A teraz Pani tak nam jest przy gitarze, tak tylko. No nie tylko, no robię jeszcze inne rzeczy. Myślę cały czas, piszę doktorat z filozofii, to nie przeszkadza. To w ogóle nie można tak powiedzieć. Po prostu się żyje z dnia na dzień, nie robi się to, co w danym dniu jest istotne, procesy życia. Życie jako takie. Po prostu trzeba żyć, no, to czerpać z życia z pełnymi garściami, cieszyć się każdym dniem. A czy robi się to, czy tamto? Wiele rzeczy naraz, o tak może.
Nie, chyba nie robię wielu rzeczy naraz. Po prostu robię to, na co mam ochotę. Dziękuję. Państwo teraz słuchają rewanż. 3, 2, 1. Tak się śpiewa. Dobra, same dziewczęta poproszę w takim razie. Panowie, nie pomagamy. Nie pomagamy. 4, 5. Panowie, mi obrało na pierwszy. Mężczyźni. Spróbujemy. 3, 2. I love you. Tak zakończmy. Ja za panią widzę nuty. Zobacz, jaki tytuł. Smile. Smile. A więc uśmiechamy się dziś do siebie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Życzę udanego dzisiejszego koncertu tutaj w Słupsku. No i też uśmiechamy się do publiczności. I żegnamy się. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. Bardzo. Dziękujemy. W miarę dobry, tak. W miarę dobry, w Sokoli. No może nie Sokoli, ja mam szkła kontaktowe, więc... O. Nie wiem, czy to białe tutaj... Może tak i będzie super, wtedy pan się przesunie trochę. A co tutaj z przodu jest takie w tym rogu? O, w pani rogu? Tutaj w rogu coś jest w moim rogu. Pani ta szyba. Aha, to są tak... Zostaw na recepcji, proszę. Dobrze, dobrze. Z tego. Maciej! Ale to ty zostaw, bo ja już wszystko wzięłam z garderoby. Wszystko zabrałaś? No. A, to dobra. Możesz tam zostawić. Okej, czy mam tutaj taką zapowiedź miłą? No i te pytania są o dzisiejszy koncert i jeszcze nie tylko. Dobrze. Mam nadzieję, że jakoś to się wszystko uda. Okej, to możemy zacząć. Dziękuję. Udało się. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Krzysztof Gunia, Barbara Mach, Magdalena Cisło, Wielbik Mach, Tadeusz Klicz, Zbyszek Małbatom, Jorzy Lęczyk, Maciej Mieczykowski, Sławek, Sławomir Kowiczko, Zbyszek Małbatom.